Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część druga. Obóz archeologiczny w Biskupinie. Bardzo ciekawym doświadczeniem w okresie studiów był obóz w Biskupinie. W Biskupinie spotkali się studenci archeologii z całej Polski, prawie wszyscy, i co ciekawe, byli to studenci archeologii polskiej, ale byli również studenci archeologii klasycznej. Także grupa była bardzo liczna i był znakomity program wychowawczy, ponieważ spotykaliśmy się z bardzo liczną grupą specjalistów z dziedzin takich wokół archeologicznych, jakichś ichtiologami, zoologami, geologami i tak dalej. I ta grupa była bardzo liczna, a poza tym odwiedziliśmy większość czołowych zabytków Wielkopolski, a wręcz z Bydgoszczą, Nakłem i tak dalej. Także od tej strony to był znakomity pomysł. Dodatkowo miał również dodatkowy aspekt, mianowicie wszyscy z jednego rocznika, z całej Polski poznali się. Praktycznie do dzisiejszego dnia spotykamy się przy różnych okazjach i po prostu zawsze jesteśmy w jakiś sposób zaprzyjaźnieni ze sobą. Dzięki temu właśnie wszyscy z jednego rocznika z całej Polski poznali się i do dzisiejszego dnia, jak przyjeżdżam przykładowo do Poznania, a to jest Michał Kobusiewicz, i jak gdzieś tam, powiedzmy, do Torunia, to jest Andrzej Nowakowski, i tak dalej. Po prostu w każdym prawie ośrodku kilka osób, które poznałem jeszcze na studiach w Biskupinie. Tu może jeszcze warto dodać, że wszyscy uczestnicy obozu, a to była dosyć duża grupa, byli podzieleni na trzy mniejsze i dwie z nich kopały stanowiska u nasady Półwyspu Biskupińskiego, a trzecia grupa na samym Półwyspie. Ta trzecia grupa, właśnie w której ja byłem, była pod kierunkiem wtedy jeszcze magister Zofii Hilczerównej, potem pani profesor Kurnatowskiej. I grupka ta też miała kilku kolegów, którzy z czasem zostali profesorami i dzięki temu właśnie była to taka kuźnia kadr przenośni. W każdym razie było to bardzo ciekawe doświadczenie i myślę, że dzisiaj już się tego nie da zrealizować, bo studentów są tysiące wręcz, a wtedy
można było ściągnąć prawie wszystkich i to było tam 50 czy 60 osób. Także było to całkiem co innego. No ale to warto zarejestrować. Jak wyglądała dzienna rutyna podczas praktyk w biskupinie? Bardzo różnie. To znaczy, no była pobudka, śniadanie, no takie rzeczy podstawowe. I koło 8-9 rozpoczynały się zajęcia. To były bardzo różne, bo to były spotkania ze specjalistami najróżniejszymi. Na przykład bardzo ciekawe z późniejszym profesorem Chmielewskim, który pokazywał, jak się wykonuje narzędzia krzemienne. Miał dosyć dużą wprawę, także bardzo to jakoś tak interesująco przedstawiał. No, był obiad oczywiście, czasami popołudniowe zajęcia, czasami nie. I wyjazdy. I wyjazdy właśnie to były takie wycieczki no, po Wielkopolsce, ale Kruszwica, Szczelno, no bardzo, bardzo różne. Oczywiście Gniezno, Poznań, no wiadomo, serce Wielkopolski. I myślę, że to i poznawczo było ciekawe, i od strony badań, bo znowu za każdym razem okazywało się, że tu czy tam są badania archeologiczne. Poza zabytkami również tereny badań zwiedzaliśmy. Chociaż również były badania, bo była tam jakaś bardzo niewielka działka na półwyspie, którą w jakiś tam sposób badaliśmy. No to nie były jakieś takie wielodniowe badania, ale w każdym razie jakiś tam cząstkę tego biskupina przebadaliśmy. Także, że było to, powiedzmy, połączone praktyka z teorią. Oczywiście było życie studenckie, ogniska, jakieś tam, no normalnie to. Zresztą mieliśmy, to jest może też ciekawe, mieliśmy kadrę wychowawców, którzy w tym czasie byli bardzo młodzi. Byli to te kilka lat starsi od nas. No oczywiście szefem był profesor Rajewski, prawa ręka Szwajcer, odkrywca biskupina. A szefami i wychowawcami grup była właśnie wspomniana już pani Hinczer, potem Hinczer-Kurnatowska, Bukowski i Olczak. To były trzy grupy. No i te grupy jakoś tam ze sobą współpracowały. Stopnie i tytuły naukowe. Czas studiów się skończył. W 1962 roku skończyłem studia. Tu może z pewnymi rzeczami to nie był jakiś wielki przełom. Aha, rozpocząłem pracę w zasadzie nawet nie można powiedzieć, że w ileś godzin, bo 31 zakończyłem praktykę studencką, a 1 rozpocząłem pracę. Więc to praktycznie był jeden wielki ciąg, ale wracając właśnie do tego okresu po studiach,
Ja już w trakcie studiów byłem zaprawiony w różnego rodzaju badaniach terenowych. I ten przeskok nie był znowu taki wielki, że teraz po studiach to robię to czy tamto, bo niektóre rzeczy robiłem już w trakcie studiów. To zresztą takie pewne zamiłowanie do badań terenowych, to przez długi, długi czas kultywowałem i te badania prowadziłem potem już sam, ale w każdym razie na dosyć dużą skalę. Natomiast co się zmieniło? No przede wszystkim w kilka miesięcy po objęciu etatu technicznego dostałem no, taką propozycję, czy bym robił doktoratu. No i właśnie wtedy wybrałem kulturę burgundzką i to skłoniło mnie znowu do zainteresowania się terenów najbliższych, zainteresowania najbliższymi terenami, gdzie była ta kultura burgundzka. A najbliższe te tereny to było do rzeczy Nysy. W części południowej nie było wielu stanowisk i praktycznie nigdy nie odkryłem. Natomiast północna część, czyli okolice Gubina i ujścia Nysy, no to było Eldorado. Tam było po prostu olbrzymia ilość stanowisk i w to się, że tak powiem, wtopiłem. I tu znowu ktoś pyta, specjalizowałeś się w tym, a tu jest całkiem co innego. No tak, ale po prostu ja tam byłem jednocześnie i badaczem, i konserwatorem, i prowadziłem badania ratownicze tego, co trzeba było ratować. I to było bardzo, bardzo różne. Ściągałem różnych kolegów, bo powiedzmy, jak była kwestia kamienia, no to był Burdukiewicz, Masojcz, Zbyszek Bagniewski. Jak powiedzmy inne okresy łużyckie, Mierzwiński, Gdiga. Także byłem jednocześnie taką instytucją, która organizowała i starała się uratować zabytki na dosyć dużym obszarze właśnie przy ujściu Nysy. No i w 1968 obroniłem doktorat zagadnienie tak zwanej kultury burgundzkiej. I doktorat obroniłem na Uniwersytecie Wrocławskim, bo kolejne stopnie już w Instytucie wtedy Historii Kultury Materialnej, potem Instytucie Archeologii i Etnologii, czyli już w Warszawie. I tu znowu, za każdym razem zdobycie tych stopni nie było przełomem, bo tak jak powiedzmy przed doktoratem prowadziłem badania, to po doktoracie również prowadziłem i bardzo często na tym samym terenie i powiedzmy z podobnymi wynikami. Ten początkowy okres jeszcze wrocławski zaowocował przede wszystkim zamiłowaniem właśnie do
badań terenowych i podejmowania wyzwań nie tylko dotyczących wąsko pojętego zakresu chronologicznego, czyli okresów rzymskich, ale szerzej, a bardzo często właśnie specjalnie okres przedrzymski i okres wczesnego średniowiecza i początkowe fazy wczesnego średniowiecza, to znaczy było tam plemię Selpoli i potem również badania już miasta Gubina, również z bardzo ciekawymi wynikami, między innymi z przesunięciem daty powstania miasta przynajmniej o kilkadziesiąt lat, bo się okazało, że na podstawie wyników badań dendrologicznych, że to nie był 1235 rok, jedna z wcześniejszych lokacji w ogóle w Polsce, o dwa lata wcześniejsza niż Berlina, ale w ogóle, że miasto powstało już około 1200 roku, czyli o te 30 kilka lat wcześniej, bo po prostu drewno znalezione w grodzie wskazuje, że miasto powstało wcześniej. Udział w badaniach ratowniczych. Już z wrocławskiego podwórka bardzo szybko zaangażowałem się w badania ratownicze. Jeszcze jako student nawiązałem kontakt znowu z przyszłym profesorem Kaźmiarczykiem, który prowadził badania we Wrocławiu i za zadanie miałem objeżdżanie wszystkich budów, nie było wtedy jakiejś ścisłej ewidencji. Wobec tego trzeba było jechać ulicę po ulicy i sprawdzać, gdzie jest wykop i gdzie ewentualnie jakieś nawarstwienia mogły się pokazać. To była bardzo dobra szkoła. Bardzo dużo się nauczyłem i bardzo dużo doświadczeń takich, które mi się potem przydały w dalszych latach. Również w pewnym stopniu zainteresowanie wczesnym średniowieczem, mimo zainteresowań wcześniejszymi okresami, jakoś tak pozostało i na przykład przeniosło się w jakiś sposób na badania w Gubinie, w samym mieście, które również były związane z wczesnym średniowieczem i były w jakiś sposób podobne do tych badań z Wrocławia.